Więc w dzisiejszym odcinku razem z Trelem i z Dominiką zagramy wojny magazynowe. Zaczynamy od zbierania żetonów, które wykorzystamy na kupienie pokoi, w których nawet nie wiemy, co się znajduje. Możemy znaleźć zarówno dobre itemy, jak i złe. Tak więc my będziemy kupować magazyny, a wy możecie kupić darmowy przycisk łapki w górę pod odcinkiem, więc naciśnijcie w niego, jeżeli chcecie go kupić, zupełnie za darmo. I możecie także zasubskrybować, to też jest za darmo, znajduje się tam na dole. I także możecie wpisać kod żetek w sklepie, żeby mnie wspomóc. Więc teraz, jako pierwszą rzecz, jaką musimy zrobić, słuchajcie, to znaleźć jak najwięcej żetonów, więc jesteście gotowi? Tak. Dawajcie, naturalnie. 6 sekund do końca. Dobra. I zbieramy żetony. Kto zbiera więcej, będzie miał więcej na licytację. Uwaga, czas! Start! Lecimy! Gdzie są te monety? Tu są. Tu są. O monetki moje. Dobra, ja tak, pamiętajcie o tym, żeby nie mówić. Dominika, pamiętajcie o tym, żeby nie mówić, ile macie monet, bo w ten sposób możecie zdradzić, ile macie tak naprawdę kasy i wtedy osoba, która będzie z wami licytować, będzie wiedziała, ile tak naprawdę dacie, a ile nie dacie, nie? Ile możecie dać. To jest dobra rzecz. Powiem wam tak. Teraz mogę wam w sumie jeszcze zdradzić, bo mam dużo. Mam dużo monet. Mam dużo, możecie się bać, ale was tutaj rozwalę. Dobra, słuchajcie, 47 sekund do końca. Co tu jest? O nie, 2 sekundy, 2, 1. Nie! Dobra, słuchajcie, więc mamy monety zebrane i teraz kolejna faza, to już jest faza licytacji, więc zapraszam wszystkich do pierwszego magazynu, który jest po prawej stronie i licytujemy pierwszy magazyn. Dobra, więc słuchajcie, pierwszy magazyn, ja jestem licytatorem i zapraszam was do licytacji. Mam nadzieję, że będziecie się bardzo dobrze licytować i mam nadzieję, że dużo pieniędzy wydacie, dlatego że wszystkie lecą do mojej kieszeni oczywiście. No to a co tam masz w tym magazynie? Ej, to jest dobre, zacznę. Co mam w magazynie? Zastanawiam się, czy wam pokażę. Czy wam nie pokazać? Jako pierwsza licytacja może wam pokażę. O, niech będzie, słuchajcie, bo możemy zdecydować teraz, czy pokazujemy, czy nie, więc uwaga, proszę bardzo, to jest specjalnie dla was. My tutaj czekamy na licytację. Klawiatura mi się odpięła. O, proszę. Ja to już myślę, że to jakiś przekręt. Ta-dam. No ja jakieś tam, widzę jakieś sianko, jakiś traktorek, no i nie wiem, ile pan chce opylić tutaj. No to dobrze, więc minimalna kwota, 1 moneta, słucham dalej. 20 po raz pierwszy, panie i panowie. Stówka. O, mamy stówkę. Stówkę taką po raz pierwszy. Dużo zboża. Powiem wam tak. Będzie co jeść. Powiem wam tak. Zrobi. Jeszcze mam takie pytanie. Tak? Po co nam te magazyny? Czy później no. co? Na koniec będziemy lepszy magazyn? Na koniec walczymy i w tym magazynie możecie znaleźć jakieś niesamowite skarby. Oczywiście nie będą one na widoku zawsze, nie? Więc ja wam powiem tak. Ten pierwszy magazyn ja czuję w kościach, jako że to mój magazyn, że on jest dobry, więc proponuję wam tutaj... W tym zbożu coś jest schowane. Oj, tak, dokładnie. Tak? Ja myślę, że on tutaj, wiesz, próbuje negocjować, żeby tu wyszło jak najfajniej. Dobrze, słuchajcie, 100 po raz pierwszy, 100 po raz drugi i 100... Serio? Nikt nie licytuje? No ja dałem stówkę. Jakby nie wiem, ta kukurydza jest warta. Dobrze, 100 po raz trzeci... Sprzedane! Sprzedanie panowie. Dominika, naprawdę słabo licytujesz, ale zobaczysz, zaraz zobaczysz, ile straciłeś. Nie wiem, czy mi się to opłaca. No dobrze, dalej. Poproszę stówkę. Już panu stówkę przelewam na konto. Miałem nadzieję, że więcej zarobię na tym magazynie. 99. Co 99? Gdzie? Dawaj Zeta jeszcze. Dawaj Zeta, poproszę, bo nie wejdzie pan. Tu jest przykład prawdziwego targowania. Panie, proszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, magazyn jest pana. Możemy się rozejrzeć. Uwaga, co my tu mamy? Ja nie mogę... Traktor. Safe! Co? Safe! O, tu nic nie ma. Zaraz, chwila, stop, chodźcie. Dobra, uwaga, zapomniałem, pyk. I proszę bardzo, zobaczmy, co my mamy w naszym magazynie. Dobra, słuchajcie. Więc tak, po pierwsze, Trello dostaje 300 życia, 1,5 speeda i nie wiem, co tam jeszcze. Dobra, lecimy dalej. Co ty tam masz? Masz tutaj, patrz, masz granat. I co my tu mamy? Mityczna złota rybka. Dobra, powiem wam tak, ten magazyn był wart więcej niż stówkę. Powiedzmy szczerze. Za słabo, wiesz, tutaj nas podkuszałeś. Więc jak na razie, dobra, koniec i zapraszam do kolejnego magazynu. No i dobra, tu przed państwem stoi przepiękny magazyn, który mam na sprzedaż, oto ja. No i zaczynamy targowanie, no. Na razie nie pytacie o szczegóły, więc proszę licytujcie. Dobrze, daję dwa. Dwa złota, poproszę. Dobrze, kto targuje Panie, jaka stówka? Stówka.
Dobra, 150. Oj, w tym magazynie jest dużo więcej wartych rzeczy niż 100. A moglibyśmy zobaczyć na przykład, jak przebijamy jakąś kwotę, moglibyśmy zobaczyć? Jak przebije się 300 monet, to można zajrzeć do magazynu. Dobra. 350. Co? Już 350? Powaliło cię? Już, ja chcę zobaczyć, co jest w środku. Dobrze, więc mamy pauzę, tak? Ba, ba, bam. Fajny magazynek. Ej, ale myślałam właśnie, że ja licytuję. Powiem ci trochę tak. To nie opłacało ci się, dlatego że dałeś 350 i teraz ja mogę się zastanowić nad tym, czy warto, czy nie. Wygląda ciekawie. Wygląda ciekawie, to prawda. Wygląda jakby coś tam miało fajnego być, 400. Nie? No. 400. 400. Tak jest, 400 daję. No Dominika, prowadź aukcję. Co to ma być? No ja czekam, aż się tutaj w licytuje. No ale to mów 400 po raz pierwszy, po raz drugi, bo to będzie trwało milion lat. No dobra, to 400 po raz pierwszy, 400, po raz drugi. Dobra. 450. O, brawo, przebitka, 50 monet. Może pan Piotrek się zastanowi jednak, czy ten magazyn będzie warty więcej. 700! 50? 700! 700! Panie, wow, pan. Co za inwestycja! 700! 700 grubo. Po raz pierwszy, po raz drugi. 770. O, co? Co? Jakie licytacje! 850! 850, co dobra. Co tu się dzieje? 850 po raz pierwszy? Ale ty chyba wygrał w kasynie ostatnio. Chyba długo tam ten łowił te rybki w tym stroju. Chyba banku obrabowałeś, panie. Proszę, panie licytatorze, proszę. Po raz pierwszy, tak. Po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedane! Yeah, mam magazyn na 850, super. Ale proszę się rozliczać. Dobrze, proszę bardzo. 850, 855, nie umiem inaczej, proszę. O, 5 zł w grafice. 5 napiwku dla pięknej licytatorki, wiadomo co chodzi. Bardzo proszę. Dobra, i zobaczmy, co my tu mamy. Uuu, ile rzeczy. Dobra, mam lotnię. Dostałem minę zbliżeniową. Tu jest pompa złota. Pompa złota, szybkostrzelna. OP90. Co? Jak się cieszę. Nie, to jest granatnik. Grappler. Grappler. Granatnik. Wow. Co ma gazet? No widzisz. Czy jest coś jeszcze tutaj schowane? Może gdzieś tutaj się kryje pod oponami? Cokolwiek, nie? Dobra, już nie mam taki zakładny. Ale ile rzeczy dostałem. Warto było. Grappler. Dobra, lecimy do następnego magazynu. A więc witam państwa. Na licytacji. Trzeci magazyn. O la la, dobrze. Oto magazyn Old Boyów z Ameryki Południowej. Old Boyów? Tak jest. Powiem szczerze, że ja tutaj nie będę za bardzo dawał z siebie wszystkiego, bo ja mam już tyle rzeczy, że ja nie wiem, czy ja znajdę miejsce w ogóle na kolejne. No, ja właśnie póki co nie mam żadnego swojego magazynu. Chciałabym zajrzeć, co jest w środku. Od jakiej kwoty można zajrzeć do środka? Od 200 monet. Od 200 monet zaczyna się ta licytacja w ogóle. Aha. Bo rozmawiałem z właścicielem magazynu. Dobra, proszę mi tu nie ściemniać, nikt z nas jest nie widział wcześniej magazynów. Dużo ciekawych rzeczy, także dobra, od 200 panie. Monet dopiero zaczynamy. Panie, dobrze, daję 200. Dobra, 200 monet jest okej. Okay. Daję 200. Ja 250. Może pan otworzyć i ja już jestem na prowadzeniu. Pan 300. Rekin Samiec. 300. Co pan na to? 300. Wiecie, co jest tylko najgorsze? Że Piotrek już ma swój lucik, więc on może tego nawet nie chcieć wykupić, a specjalnie... Tak. Ja nie będzie się ze mną licytował. O tak. Żebym ja jak najwięcej zapłaciła, bo nie mam jeszcze nic. A ja zarobię, także Piotrek. O tak, dokładnie. Z każdym magazynem, słuchajcie, jest coraz ciekawiej. 300 po raz pierwszy. Samiec. Ale miało być otwarte po 200. Nie, było tak powiedziane. Tutaj jest... Ja nie otwieram tego magazynu. Nie mogę wam go pokazać. Proszę nie, kontynuować, dobra. Panie licytatorze, bo ja tutaj... 350. Ja tutaj pieniądze wykładam. 350 od pani samicy, proszę państwa. 400. 400 pan samiec. 450. 450 po raz pierwszy. 800. 800 po raz pierwszy. Samiec. 900. 900 samica. 950. 950. Słuchajcie, co ja zrobię z tymi pieniędzmi? 1000. 1000 monet za pradawny, stary magazyn Old Boyów, proszę państwa. Po raz pierwszy. Dominika, ile masz pieniędzy? 1000 po raz drugi. Nie powiesz. Ale możesz ty go kupić. Dobra, bierz go. 1000 po raz trzeci, gratulacje. Otwieramy sejf. Ej, 1000 to jest dobra kwota. 1000 to jest 1000 monet. A no tak, jeszcze muszę zapłacić. No właśnie. Dobra, 1009, bo ja nie umiem inaczej. Możecie otwierać magazynek. Otwieraj, panie. Najpierw tutaj, proszę. Boże, ale jestem zestresowana. Tyle pieniędzy zapłaciłam za ten magazyn. No. Trello, najpierw tutaj, kutkę. Dobra. O, jak to wygląda? Ej, ale to jest wszystko? Ale fajowy. To jest tak i to? Koniec? Koniec? Taki malutki magazyn? Okej, no dobra, to tyle, dawaj, zobaczymy, jakie są te itemy. Ej, wygląda kozacko. O kurde! Łuk bum bum! Co? Lubię łuk bum bum. Co ty tam masz jeszcze, Dominika? Patrz, masz tutaj ognisko. Co to jest? Dynamit? Dynamit dostała. No. I masz pompę złotą.
szybko strzelą. Uuu, jestem szczęśliwa. I tutaj co masz jeszcze za te? 200 życia i speeda. Dobra, co, lecimy do kolejnego magazynu. Zapraszam do kolejnego sejfu i słuchajcie, w tym sejfie to jest sejf, którym nie otworzę, nie zobaczycie, co jest w środku. Ale macie malutką szparkę, więc możecie tutaj podglądać. No właśnie, ja przez tę szparę już zaglądam, co tam więc się dzieje. Śmiało, jak widzicie, to jest pracownia komputerowa, no. Jest informatyczny. Wygląda ciekawie. Dział informatyczny, więc a jak dobrze wiemy, z czym się kojarzy informatyka? Z czym? Z komputerem. Tak? I z czym jeszcze? Z technologią. A technologia z czym się kojarzy? Internetem. Z pieniędzmi! Słuchajcie, z pieniędzmi! Czyli będzie drogo, tak? Będzie drogo, więc słuchajcie. Dobra, konkrety. No, oczywiście zaczynamy od jednego monety. 100. Stóweczka po raz pierwszy od pana po prawej. Delikatnie. Stóweczka po raz pierwszy. Stóweczka po raz drugi. I stóweczka. 200! Mamy 200, słuchajcie, piękne 200. 200 monet. 200 to mi nie robi. 200 na mnie nie robi wrażenia. 400. Dobrze, panie i panowie, mamy 400 od pana po prawej stronie. Cudownie, pan w różowych spodniach na razie na prowadzeniu. 400 po raz pierwszy, 400 po raz 500. Drugi. O! Panie i panowie, dobra, mamy tutaj przebicie. 600. 700 od pani po lewej! Co się dzieje? To będzie twarda licytacja. 700. Po raz dobrze. Drugi. 800. 800 po raz pierwszy. 800 po raz drugi. I 800 po raz trzeci. Sprzedaż. Pan po prawej bierze magazyn. Chciałam, żeby wydał więcej, ale... Gratulacje. Więc proszę państwa, zobaczmy, co było w środku magazynu i czy się opłacało. Uwaga. Tak wygląda magazyn. A teraz zobaczmy, co się skrywa w magazynie. Uwaga! Ulala, panie! Ulala! Panie! Panie! Już dopuszcza bez pieniędzy! Ej, ty licytator! Ej, właśnie, pieniądze! A hajsik? Masz snajpę, masz świetliki, masz shotguna, masz znowu 400 życia i ekstra życie za killa! O kurde, i masz jeszcze grawitację słabszą. Dobra, okej, lecimy dalej. Dobra, jesteśmy przy kolejnym magazynie. To już jest piąty magazyn. Zapraszam panów na licytację. To jest magazyn sprowadzony z prawdawnych dziejów z kosmosu przez alienów na jednorożcach, którzy przylecieli w sprawach przyniesienia pokoju na Ziemi. A, pokój, czyli nie ma broni. Czyli nie ma broni, dobra, słuchajcie. Nie ma broni. Dwa. Ale... trzy. Cztery. Ale możliwe, że chcą zaprowadzić pokój na Ziemi, a mają plan B. Sześć. 6 złota? Kurde, 6 dobra, złota. Źle to rozegrałam. 6 złota. Ale to jest kosmiczna broń, słuchajcie. Proszę, panie licytatorze, proszę mówić, proszę, bo już 6 złota jest, duża kwota bardzo. Dobra, po raz pierwszy. Ja nie wiem, czy mam tyle pieniędzy, to się nie opłaca. Za 6 złota? Nie. A co jeśli proszę. Tam jest najlepsza jakaś broń, która istnieje tylko w tej grze? Jaka sobie tylko wymarzycie? Tak może być, ale jak teraz wygrywa licytację, więc nie będę tu przybijał. No Piotrek wygrywa z 6 złotymi, no. Trello, po raz pierwszy. No właśnie tak się zastanawiam, ale czy mi się to opłaca po raz za 6 drugi, złota? Po raz dobra. Trzeci. 300. 300. Jaka przebitka, panie. Proszę panie. Bardzo, 300. Co pan taki agresywny? Jednak może mi się coś wydaje, panie, że tam może coś być. Tam tu może żarty być. Żartami, ja chciałbym ale zobaczyć, safe... co tam jest w środku. Czy jest możliwość zobaczyć cokolwiek tam? Nie. Od 400. 400 daje. O! Ooo, rzeczywiście mówiłam, przez alienów. Z kosmosu. Rzeczywiście z kosmosu, mówiłam dobrze. Alieny. Dobrze, proszę. 500. 600. 1000. No panie Piotrze. 1200. To jest dobra cena za skarbiec. Musisz się poważnie zastanowić, Peter. Po raz pierwszy. Jakie gogle. Po raz drugi. 1600. 1600! Wow, ale szaleje z kapustą. Skąd za gruby ma portfel chłopie. Przez ciebie. Co, masz po jeszcze? Masz żeby przebić? Masz żeby po przebić? Raz drugi. Co, słabiaku? Po raz trzeci. 1900. O! Wow! Co? A za 1000 złotówki? Co? 1900? 1900, ja się nie pierdzielę w tańcu. O, 1900 po raz pierwszy? Po raz drugi? Dobra, 2000. Po raz... rośnie w górę! Niestety, ale nie mam już tyle. Sprzedane! 2000! Chciał poświęcić wszystkie pieniądze na ten jeden skarbiec. Proszę bardzo. No, Piotrek. Dziękuję. 2000 dałem na ten magazyn. Oby był dobry, pani Kierekinko. O! Co? 50 życia?
tylko 50 życia? Co to jest? Wieżyczka strzelnicza. Minigun. O, z tego się cieszę. Dobra, słuchajcie. Jest tak, bierzemy to. Mówiłam, że to będzie dobre. Wieżyczkę możemy wziąć na razie póki co. O, generator Brutala! O! Co to jest? Co to jest? Mam generator Brutala! Mam te, co widzicie na górze. Będę miał tego gościa. No. Co? Co? Tego. No, co to będzie? Nie. Co, ty nas rozwalisz od razu? Dobra, lecimy z kolejnym magazynem. Tutaj ogólnie nic to ciekawego wiemy, nie ma. Kto wygra te zawody. O, tu jest brydza, ja wam to od razu otworzę, wy sobie zobaczcie. Tu jest brydza. Lodowy. Ej, fajnie. Dobra, lecimy 300. Dobra, 303. 304. Ej, tutaj koleżka już słabiutko z hajsem. 310. No come on, no. 400. No nie, 400, no co to ma być? 410. 430. No weź no! Skąd ty masz? A ty masz tyle siana, że ja nie mam w ogóle co walczyć. Dobra, 463. Ile mam? 500. Aj, dobra. Nie masz więcej? Proszę. Nie mam więcej. Niestety, dobra. Już nie będę raczej otwierał kolejnych magazynów. 500 to jest ostateczna kwota, czy może jeszcze trochę więcej? No jak już Piotrek się nie licytuje. Bardzo proszę, 500 monety. Dobrze, zobaczę. Proszę odblokować. Otwieramy. O Jezu, żałuję. Jedno życie i 150 żytek. Bałwan! Bałwan, Śnieżka, shotgun. Ale dobra, powiedzcie. MK! Dominika, masz pistolet! Śnieżkownik! Kownik! Możesz strzelać śnieżkami. Możesz strzelać A one coś zadają? Nie, chyba. Może zamrażają. W ogóle jaka bida jest tutaj. A zamrażają buty? Nie wiem, nie mam pojęcia, nigdy w życiu tego nie widziałem. Powiem ci, Dominika, że i tak, że bidnie ten twój magazyn. Co tu jest? Masz M-kę. Najlepszy jest bałwan. Lecimy do kolejnego magazynu, słuchajcie, ale... Nie był dobry biznes. No nie był, ale nie no, za 500 bez przesady, no to nie było dużo. Dobrze, panie i panowie, więc mamy tutaj kolejny magazyn. Tak się licytuje? A wy macie całe mnóstwo pieniędzy, które chcielibyśmy tutaj dzisiaj zobaczyć. Więc uwaga, panie i panowie, zaczynam licytację, startuję od 300. Pokazując magazyn. Tysiąc. Tysiąc? 1500. 1500. Co? 2000. Ale to nie jest ostatni magazyn. A ile jeszcze zostało? 2000. Słuchajcie, tu jest pradawna moc zakopa. Zobaczcie, co się dzieje. Ile zostało magazynów tak z ciekawości? 2500. 2500? 2500? Co? Leżę na deskach. Dobrze. Na deskach i... 2500 po raz pierwszy. 2500 po raz drugi. 2500 po raz trzeci. Sprzedany dla pani w stroju. W piżamce rekina. Rekinka. Dobrze, poproszę. 2500. Okej, dziękuję bardzo. Bogata jest. Za 2500 i zapraszam do oglądania swojego magazynu. Nie! Co tu jest? Co za gówno? Zmieniacz burzy? Co to jest? Co to za gówno? Dawać pieniądze, chcę reklamację. Co to jest? Co ty dostałeś? Ja chciałam robota. Ja myślałem, ten robot tak zmyliłem, myślałem, że tu jakoś moc będzie. Ja też, będzie, ja myślałam, że ty będę miała roboty, które będą mnie ochraniać, a ty jakieś... Co to jest? Ja się licytuję na to, proszę, ode mnie 175 monet. Dziękuję. Na bułki chyba. Lecimy do kolejnego. Nie, no co tu jest? Lecimy do kolejnego magazynu, zapraszam. Dobra, panie i panowie, okazało się, że został ostatni magazyn już tym razem. I licytuję. Ej, to dawajcie, może wszyscy się po prostu będziemy licytować ostatni. No to ja wygrałem chyba. Dobra, ile masz dobrze, kasy, Piotr? Daję 200. 585. 585, dobrze, po raz pierwszy, słuchamy dalej. 2000 już poleciał, kurde. Dominika już wyrzucona z gry. Dobrze, 2200. Dobra, Piotrek, powiem ci tak. Dobra, Dominika. Nie, dobra, Dominika, powiem ci tak. Masz. Wow, co? Dawaj, czemu baw się z nim. Mi jeszcze baw się z nim, dawaj. Ile? 3000. Jeszcze sobie. 3000 ja po raz pierwszy, 3000 po raz drugi. Sprzedane dla pani w stroju rekina. Jest wysypisko! Ale, słuchajcie, nie wiadomo. O, no nie, jakie gówno. O nie, nie, jakie co totalnie ty? Beznadziejne. O, co nie. To jest? Dobrze, Tero, słuchajcie. Chcesz ten magazyn? Ja podziękuję. Dobrze, więc słuchajcie, i lecimy teraz już do walki. Wszyscy mamy swoje bronie, lećcie sobie nabić swoje umiejętności, swoje power-upy i zaczynamy walkę.
Panie i panowie, wszyscy są już gotowi do walki, więc możemy się budować, możemy walczyć ze sobą, możemy strzelać normalnie granatnikiem i Stop. Pierwsza osoba, która nabije 5 killów, wygrywa. Także uwaga, 3, 4, start. O nie, już dostałem na starcie, serio? No było 3-4, no co? Poważnie? Ty jesteś tam na górze? Na tym drzewie? To ty, Trello? Tam jest coś pobudowane, okej, widzę, okej. Ktoś... O, widzę! Widzę cię, Trello! Widzę cię, chodź tu! Ale wy jesteście daleko! O, chodź tu. Gdzie ty, o, ty masz grawitację! Jak ty skaczesz wysoko! Co to jest? Jest! Pierwszy kill! Tak jest! Zginął? O, tak, tak, tak. Dobra, słuchajcie, czas na moją tajną broń. Czas na moją tajną broń. Twoja tajna broń? O, widzę ją! Zginąłem! Co? Jest! Co to miało być? Jest! Gdzie wy jesteście? O, ten jak lata tym robotem. O, Trello jest nad tobą. Ajajajajajaj, co wy tam robicie? Lećcie, rakiety! Ty, ciężko cię chyba osłonić. Jest, jest, udało się. Dobra, Dominika, gdzie ty jesteś? Gdzie ty się chowasz? Chłopie, ale masz przekichane. Co, ty znowu Trella dopadłeś? Tak, no ty się chowasz, to ja zaraz wygram gierkę po prostu. Latając za Trellem, jest, mam 3 kile, jeszcze 2 tylko. A no tak, bo to trzeba mieć, tak, bo to wygrywa osoba, tak, która ma najwięcej kili. Dlatego bez sensu, że się kitrasz, ale jest spoko, bo się kitrasz. Nie, to ja zapomniałam, że to tak działa. Aha! O, was. Nie masz szans z granatnikiem. Ja chcę, mój kill! Mój! Jest! Ostatni został, ostatni, a Dominika dalej w ukryciu siedzi. Gdzie ty jesteś? No chodź. Tu jesteś. Gdzie ty poleciałaś? Kurde, wracaj tu! Minigun! Ty! O nie, tak mało jej stało życia! O ty! O nie, Trello dobił! Kiełbaski! Trello! Niechcący! Nie, Dominika cię dobiła! Dominika mnie dobiła? Tak! No! Tak to by był koniec już. Jest! No koniec! Koniec! Mamy to! A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pamiętajcie, łapki w górę, subskrypcja i możecie pisać kod Zipek w sklepie. Na razie, cześć!